Wojciech Sobierajski, trzykrotny medalista Mistrzostw Świata w biegach z przeszkodami. Oto program, w którym zobaczycie jego ekstremalne pojedynki z czołowymi sportowcami w kraju. Znajdujemy się na Agrykoli, czyli legendarnej miejscówce wśród warszawskich biegaczy. To właśnie w tym miejscu szlifują się diamenty. 5 stopni poniżej zera, porywisty wiatr i zmrożona bieżnia. I właśnie w takim otoczeniu, w takim mrozie będę walczył z Piotrkiem Łobodzińskim, 5-krotnym mistrzem świata w bieganiu po schodach. Siemano Peter, witam Cię na stadionie Agrykoli. Przed nami bieg na kilometr. Powiedz mi, jak nastawienie? Nastawienie optymistyczne, ale z tego, co mi mówiłeś, to chcesz biec za mną, a więc będę musiał ostro uciekać od pierwszych metrów, abyś tam się nie uwiesił za mocno. Zobaczymy, plan na minimum na dzisiaj to 2,50. Mam nadzieję, że będzie szybciej. Powiem tak, 2,52 to jest mój rekord życiowy, więc jak zrobimy wynik w okolicach 2,50, to ja będę bardzo zadowolony. Pierwsze za nami, jeszcze dwie. No i fajnie, będę żygał. Minęło 30 minut od naszej pierwszej konkurencji, czyli biegu na kilometr. Doszedłem już do siebie i teraz tak, Piotrek, wygrywasz 1-0. Jak to oceniasz? No jestem bardzo zadowolony z tego czasu. Ja miałem 2,43-2,45, a więc plan był złamać 2,50. Udało się to zrobić z nawiązką. Wojtek był parę metrów za mną, a więc myślę, że też złamał 2,45. W ogóle byłem zdziwiony, że biegł za mną tak długo, chyba do 800 metra. Bałem się o jego mocny finisz. Na szczęście to nie nastąpiło, a więc się trochę zakwasił i zwolnił na końcówce. To pozwoliło mi wygrać i na razie fajnie, fajna rywalizacja. Zobaczymy, co będzie dalej. Dla kogo fajna, dlatego fajna. Mnie tak wpaliły płuca, że leżałem na ziemi, zdychałem 30 minut, na serio. Fatalna sprawa. Jesteśmy w Legia Fight Club, czyli najlepszym klubie sportu walki w Polsce. I to właśnie tutaj rozegra się konkurencja numer 2. Przed nami zwis na drążku z doczepionym ciężarem, równym połowie masy naszego ciała. Nie wiem, czy jest taki kettle, tak mały, który będzie pasował do Piotrka, bo najmniejsza waga to 16 kg. Nie no, bez przesady, no potrzebuję jakieś prawie 35 kg. Dobra, idziemy na wagę, sprawdzimy to. Ty pierwszy, dawaj. 68, tyle co ja w przedszkolu. 58,7. Thank you.
Zasady są proste, wisimy jak najdłużej na chwytem, nie wolno robić przechwytu, nie wolno trzymać na zamek i w trakcie nie puszczamy rąk. Wisimy oburącz jak najdłużej. Kto pierwszy spadnie na ziemię, przegrywa. 5, 4, 3, 2, 1, start. Minuta 40 prawie. O kurde! Ja piernicz. 2-0! Ja już jestem stracony. Ja tu miałem wygrać, miało być 1-1. Kręcimy chyba od nowa. Nie, żartuję. Nie taki był scenariusz. Ale to nie tak miało wyglądać, uwierzcie mi. Zwijamy się stąd. Spróbuję obronić honor na schodach i doprowadzić do wyniku 2-1. Czterysta schodków. Tyle trzeba pokonać, żeby dostać się na szczyt tego 20-piętrowego budynku. Przed nami konkurencja numer 3. Będziemy to robili w ten sposób, że ja biegnę pierwszy, mierzę sobie czas, potem biegnie Piotrek i na końcu porównujemy, kto wygrał. Na miejsca, gotów, start. Dobra, nie będę patrzył, za czym razem. Już nie patrzyłem. Nie patrzyłeś? Nie. Czekaj, tylko się... Ja miałem minutę 17. Mam minuta 17 na stopie. Dobra. 16:68. Ja kurde, pierdolę. To bez kontroli będzie to ciężko. Ja pierdolę, jedna sekunda. No ale nie ma setka nawet? Mam i pół. 17 pół. To raczej sekundę raczej nie pomyliśmy. Ja jeszcze do 15 piętra w miarę dobrze, ale potem już spotykałem się o własne nogi. I właśnie tam straciłem tą sekundę. Czyli jedna sekunda wygrała, nie cała pewnie. No dobra, 3-0 dzisiaj dla ciebie. Wygrywasz. Mamy zwycięzcę odcinka pierwszego, Piotrek Łobodziński. Rozwalił mnie 3-0, był dzisiaj bezkonkurencyjny. Gratulacje dla niego, jeszcze raz świąteczka. Fajnie dzięki było. Dzięki za rywalizację. Dzięki sporo, za sporo zaskoczeń moim zdaniem. Dzisiaj po pierwsze kilometr, szybko pobiegliśmy. Ja jestem zakonstruowany szybko, Piotrek tym bardziej, no prawie tak jak ja, 2:35, więc bardzo szybko. Druga konkurencja to całkowite zaskoczenie. Myślałem, że nie miał żadnych szans z Wisie.
okazało się, że jednak minimalnie wygrałem. No i tutaj większość pewnie obstawiał, że jestem zmurowanym faworytem, ale ja wiem, że ja nie jestem sprinterem. I taki krótki dystans całkowicie wyrównuje szanse i tak jak gdzieś po czasie wygrałem o sekundę, a więc wcale nie powiedziane, że w kolejnych dwóch, trzech próbach byłoby odwrotna kolejność. Tak jak właśnie Piotrek mówi, ja liczyłem, że tutaj zaskoczę wszystkich, bo kiedyś się sprawdzaliśmy i do tej pory ja miałem rekord tego budynku, to była minuta 21. Dzisiaj obydwaj powinniśmy ten wynik. Bądź mnie gadał, ja już nic nie mówię. Do widzenia wszystkim. Do poprawy na widzimy się za miesiąc. Hej!